Rafał Maserak wystąpił w Tańcu z Gwiazdami w ciemnych okularach. Zdradził powód. Rafał Maserak najpierw pojawił się w Halo, tu Polsat, a następnie w Tańcu z Gwiazdami w ciemnych okularach. Wyznał na antenie, dlaczego. Powodem jest choroba, trzeci odcinek Tańca z Gwiazdami. Za nami trzeci odcinek programu Taniec z Gwiazdami. Nie zabrakło emocji, a zmagania uczestników w walce o kryształową kulę oceniała publiczność oraz jury w składzie Iwona Pawlowicz, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda oraz Rafał Maserak. W minioną niedzielę na parkiecie rywalizowali Filip Bobek i Hanna Żudziewicz. Filip Lato i Julia Suryś, Maciej Zakościelny i Sara Janicka, Majka Jeżowska i Michał Danilczuk. Julia Żugaj i Wojciech Kucina, Natalia Nykiel i Jacek Jeszkę, Anna Maria Siekludzka i Michał Kasin. Michał Mejer i Klaudia Romba, Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz, Piotr Świerczewski i Izabela Skierska. Rafał Zawierucha i Daria Syta, jedna z par niestety musiała pożegnać się z programem Taniec z Gwiazdami. Więcej o tym w artykule poniżej, Rafał Maserak w okularach. Powodem jest choroba. Rafał Maserak, podobnie jak wcześniej w śniadaniówce Halo, tu Polsat, w trzecim odcinku Tańca z Gwiazdami, pojawił się w ciemnych okularach przeciwsłonecznych. Po występie Michała Majera i Klaudii Romby juror zwrócił się do wszystkich, mówiąc, że chciałby rozwiać wszelkie wątpliwości. Wie, że pojawiły się komentarze, co on w tych okularach przeciwsłonecznych dziś występuje, pewnie wczoraj był na roztańczonym narodowym. Prawda jednak jest zupełnie inna. Powiedział wprost, proszę państwa, spokojnie. Mam tylko chore oko.